znowu. Będą wszystkie sampa solone. Bo on takie coś lubi, tylko waga, a delikatnie. Masełka nie mogą być tu, tylko masełka od razu do lodówki. Popędza mnie, patrzcie się, stare krowo. Widzisz, jak on mnie popędza, że robi? Poczek nigdy nie ma lewej rączki. Ja myślałem, że poczek się mały. Muszę uważać, pan Józef. Bo on potrafi być agresywny. I bardzo źle. No ci dam na złe. Zajmuj się tym, a nie pistoletem o soponie. Co to stało? Ty wiesz co? Nie. Ty wiesz co? Nie. Co myślisz, że ja nie słyszałem? Co się stało? Ktoś ci krzywdę zrobił? Ty. Ja? Tym co gadasz, a tu ludzie, ludzie gadają głupotnią. No wiesz co, słoneczko? Jak możesz tak powiedzieć, że żona? To będzie potrzebne? Nie, bo ja myślałam wystawić grzyba, kurde. A to? To można? Wiesz co, chyba tak, wiesz? To sobie też myślę. Wiesz co, dobry pomysł byłby. Niedługo pokroimy, a tylko to zagarniemy. Małe do kurza tego może być, tego tam do domu. A ten mały chodcu, co masz siebie? Mówię wam, uważajcie, kim gracie.
Bo tajger potrafi być agresywny i wkurzony. Oczywiście jak kto lubi. Możecie jak to przypalone mieć, ale wtedy jest niesmaczne. Ale jeżeli macie, przykładowo mówię, jak macie cukinię i chcecie zrobić tym bułkę z tarczem i z mielonką, to jak ja wam powiedziałam, obcinacie to kółko, co jest tutaj, czyli to są pestki tak zwane. Obcinacie, taką dziurę robicie i wtedy dodajecie, ale takiej wielkości jak tu macie, żeby to się zmieściło, przytrzymać i dopiero dodać do bułki tartej i dziękuję. Mamy i lekko smażymy. One mają się rumienić, a nie, jak to się mówi, spalone, bo nie na tym polega ta zabawa, więc wiadomo o co chodzi. Jak widzicie, ja tutaj tak, bo dzisiaj powiedziałam, no dzisiaj nie będą z jajkiem ani bułką tartą, to jak chce, to tak sobie zróbcie. Są tylko różne przykłady i metody do tego. Ja tylko mogę wam polecać. Jak macie jakiś plan, pomysł, co zrobić do jedzenia, to napiszcie na fejsie, kto co ma pomysł, to ja spróbuję z waszej tutaj doświadczonej metody. Może być nawet głupia sałatka. Cokolwiek. Jak chcecie się podzielić ze mną w tej sprawie, to bardzo proszę. Chętnie do usługi i spróbuję waszą metodę.